W ostatnim odcinku dowiedzieliśmy się, że Alan mógłby spokojnie założyć komis samochodowy, bo gdzie nie zerknie, tam wolna fura z... O nie, nad Warszawą latają. Wolna fura z kluczykami i pełna zatankowana, więc wiecie, tak i to pożyje. Chałupa wielka, kurczę, w tym Nowym Jorku, fura podstawiana pod każdy krok, ajajaj, tak i to pożyje. To mroczne miejsce, w którym się znalazłem, nie przypominało niczego, co mógłbym sobie wyobrazić. Nie było stałe, przepływało swobodnie na wszystkie strony, było czystą, zupełnie subiektywną myślą. Inny artysta odebrałby je zupełnie inaczej. Ja wyczuwałem przepływające wszędzie fabułę maszynopisów. W powietrzu nosiły się słowa. Słowo za słowem i pomysły gotowe, by stać się prawdą. Dobra, Alan, ty tu nie piernicz, tylko uciekaj. Bo nóż widziałam, że leciał w moim kierunku. Oj, to porki. Uff, zostaw mnie. O, siedl. Ała. Dobra, trzeba działać. Gdybym nie była batonem, to by było szybciej. Chyba zaraz dostanę topór mocy w plecy. Jeszcze, jeszcze. Haj, Alan, haj! Osiedla. Dobra, spitalam. Gdzie kółki mi stoją? Ja muszę uciec. O, spadło, dobra. To spidanko. Do checkpointa! Do checkpointa, do checkpointa, do checkpointa, do checkpointa, do checkpointa! Uff, reload. Czekaj, dajcie mu złapać oddech, biedaczek, po jak się zmachał. Pewnie kolkę ma. O Jezu, dobrze belta nie puścił. No niestety, tak to jest, jak człowiek troszeczkę więcej pobiega. Widzę peak in the distance. That's where Cauldron Lake was. To trzeba przez stronę kupić słupka. Najlepiej. Ogólnie przez aplikację nie polecam, bo zdrożej. Nie kupujcie przez aplikację. Płacicie te. Płacicie niepotrzebnie pośrednikom. Rozumiem dać zarobić Twitchkowi. Rozumiem dać zarobić streamerowi. Ale pośrednikowi? Nie. No i pośredników człowiek szczęśliwszy. Czekaj, czekaj, dokąd mam iść? Gdzieś tam? Chyba tak. Czekaj, czekaj, nie, czekaj. Że tamtędy? Wózkiem mam jechać? Nic tu nie rozumiem. Chyba tu mam spać na wózek. Wózeczkiem. Jak w Minecrafcie. Jak w Minecrafcie, Alan. Łukas! Zmienię na rewolwer. Zapraszam was na wycieczkę. Zapomnieliśmy przewodnika, no ale jest jak jest, wiecie. Jak się nie ma tego, co się lubi, to się lubi, co się ma. Pewnie będą nas atakowały ptaki. Nawet flara nie pomoże. I tak nas atakowały. Oj, oj, oj. Wyczuwam problem. Biegusiem, Alan! Ale światełko w tunelu przed nami. Widzicie. Tutaj coś znajdziemy? Co? Nie dali żadnej amunii? Amunio? Bez amunio. Dobra, drabina nie jest przypadkiem. Zaraz będą nas ptaki pewnie znów atakować. Już lecą w moim kierunku. To jakieś wygłodniałe te ptaki są. A to co? Jeszcze jedne ptaki. Dobra. Rzut. Oj, oj. Kurde, zaatakują mnie. Nie? Chwilę się zasnęły, to dobrze. Poszli, Lulu. Ile ja mam tego? Nie wiem, łatwiej to było przeskoczyć? Ja bym to przeskoczyła w normalnym życiu. Oho. Reloadzik. No nie wiem, czy Alan tak szybko potrafi obrócić. Dał radę, jak widzicie. Alan w formie. Wy myślicie, że nie, a tu Alan jak zaskoczył. Run, Alan, run. 29 kule. O nie, tu będą wrogowie. Ała, skąd to?
Ja nie wiem, tutaj chyba jakieś siedliska i punkty rozmnażania tych ptaszorów są. Co tu? A, wiedziałam, że tak będzie! Wiedziałam, że tak będzie! Checkpoint! No i co, idą za mną? No dźwięki są koszmarne, no nie psami przyznacie, prawda? Że dźwięki są 2 na 10, bym powiedziała. Wszystko zaraz swędzi, jest nieprzyjemnie i dźwięki są okropne. Straszą dźwiękami. Czyli wąziu, jak mówił, że jest dźwiękogra inna, no to to też jest dźwiękogra. Ojaj. Nie mi to świeci za rączkę, bardzo się boję. Gorze cię chwyci i popchnie w przepaść. Tylko nie wpisuj wykrzyknik kolet, bo to właśnie tak pewnie by się skończyło. Sięgną na większą grupę. A być foki. Ciekawy, gdzie checkpoint był. Ta gra jest stresująca. 50. zgonik. No mówiłam, że wyjdzie więcej zgonów niż w Star Wars Fallen Order najtrudniejszym. Uratowałam tyle galaktyk. A tutaj. Zbroja obsrana, dokładnie. Trzeba go dziaciupać chyba od razu. Mi tu wylaz. Pojedynczo ich robić. Potem się jak na warstwie to wiedzie, jak słuka. I tu jest chłop. Boję się. Tam jest generator. Muszę tam biec. Nie oglądaj się za siebie. Dobra, flara tu musi polecieć, albo jakaś coś pod nogi. Okej, dobra. 51 śmierć. No nie, w smak mi to, że tyle razy padam jak baton. Ale no przyznam się, że no stresuje mnie to. No z drugiej strony po to gramy w horrory, żeby właśnie to przechodzić, chyba nie? Chyba o to chodzi. Full focus, Katarzyna, full focus. Jaką ma macetę! Jezus Maria, co on kroi tym nożem? Co tam jest? Jeszcze jeden był taki. Strzelaj! Dobra, ta żadna kasza, jeszcze tylko kawałek. Oj. O
A, wystrzeliłam. Gdzie ja tu mam przejść? Ała. Nie no, umieram. Strzelaj, pindo! Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, gdzie ja jestem. Tylko nie wiem, nie widzę. Nie widzę. Widzę. Reloady, chłopie. Nie no, to jest jakiś kosiarz. Ta jasne, w plecy, nie wiem skąd. Aj. No końcówka mnie już męczy, przyznam szczerze, że końcówka to już jest, już mnie męczy, okej? Okay? Już mnie męczy, już marzę o tym, żeby dotrzeć do Golden Lake. Już wolałam Endgame Far Cry. No to jacyś mordercy to są! Dobra, na drogę sobie, kurczę. Raca na drogę. Nie wiem, tu coś dawali, ale ja spitalam stąd. Na drogę sobie wysyłam, kurde, racę. Jeszcze mam ich 5. Wszystko mam zamiar wystrzelać. Wszystko. Za mną, ja wiem, że za mną! Ćpok jeden. Nie, uniki! Nie no, mógłby kobry mam! Masakra. Nie podoba mi się to. Się wymęczyłam straszliwie przy tym. Poziom normalny. Trzeba było wybrać łatwy. Zwracam mi siły. Sąsiad jara ślugi mi pod balkonem. Wkurwiłam się. Sorry. Nie wiem, nie kumam typa. Faja w ręku, drugiej ręce małe dziecko i jara śluga. No, bez komentarza. Wydmuchujący dym papierosowy dzieciakowi na twarz. No super. Jedynie razy mogę prosić tych sąsiadów, żeby nie ranili do klatki. Ja muszę wdychać ich dym papierosowy. Nie chcę, kurde, zapali jeden z drugim we własnym mieszkaniu. Ale mnie to wkurza. Myślałam, że dobiegnę. Ajaj. Jak można jarać śluga i trzymając śluga w jednej ręce, a w drugiej dziecko małe? Wytłumaczcie mi, jak tak można? Przecież dziecko to wdycha. O,
nie, nie da rady. Ty, żyje? Ty. Osiekałam przez przeznaczenie. Multitasking? Przecież to obrzydliwe jest. O matko, o matko, spitanko. O, zasoby. Proszę. Dobra, którędy mam tam przejść? Chyba tędy. Jakoś mam doskoczyć z góry, dobra. Chyba jakoś tędy. Tam jest balkonik, widzę. Ale dyszy, nie biegi tak. Dobrze, Alan jeszcze zapału serca nie dostał. Szczerze. Dawać koniec gry, ja już nie mogę tych potworów, już zniszczmy tą ciemność. Dzięki sobie za rajdzik, pozdrawiam serdecznie. Alan się jeszcze nie obudził. Jesteśmy na endgame'ie ogólnie, ostatni, szósty bodajże chyba odcinek. Przeraża mnie to. A Alan nie pomaga. Ktoś z piłą. Ktoś z piłą. Dobra, wezmę flashbangi. O, fakt. No, skuszował mnie dziad. Trafiło mnie za? Czemu to nie chyba szlacy? Aha, zmarnowałam, dobra. Ule. Właśnie tak to wygląda, nie? Ten armbag mnie tak stresuje. To przez dźwięki. Główny. Trzymajcie się cieplutko. Musimy użyć flashbangów. Najgorzej, jak wpadam w panikę, to mylą mi się przyciski. W tym Alanie Wake'u. Dobrze, ja tak nie panikuję, jak gram w Battle Royale. Bo nie bawią się ciemnością, jasnością, może dlatego. Cześć, cześć wszystkim. Alan, użyłeś to? A, bo tu winda idzie. Kurde. To windy. Czekmocik, reloadzik. O, dobrze mu tak. No ale wymęczyłam. O Jezu, wymęczyłam so much. Karciążka. Dzięki za followka. A przy okazji zapraszam was na mojego YouTube'a. Staram się wbić 20 tysięcy subskrybujących, więc jeżeli jeszcze nie wpadliście, to tutaj. Nie. Nie chcę, chcę na dół. Chcę tu, nie chcę do dołu. Chcę się, chcę do góry. No to z paniki. Swoją drogą, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda gameplay Far Cry'a w szósteczkę, w którego ostatnio się bawiłam, to zapraszam bardzo serdecznie. Już skończyłam. Dzisiaj powinny do playlisty wleczeć wszystkie pozostałe odcinki, więc jeżeli ktoś chce przez pozycję
playlisty, można obejrzeć wszystko do końca, jak ktoś się zastanawia, co zrobić z tym czasem. Po zniknięciu Zaina zostałem sam w zmieniającym się śnie, którym bytował mrok. Musiałem odnaleźć drogę do chaty. Wcześniej opisałem swoją wędrówkę przez mroczne miejsce. Ruszyłem po zamyśle ścieżki. Opisałem też przeprawę przez pościerający się przede mną ocean. Więc teraz znalazłem most prowadzący na wyspę. Ulotna myśl o chacie błyszczała w mroku gębiny. Pragnąłem, by chata stała się rzeczywista i stało się. Niby jeszcze kilka stroniczek jest do zebrania. Jezus, to z dwa odcinki jeszcze będą. To jeszcze nie koniec, zanim on do biedny Alan dotrze do tej chaty, do Cauldron Lake. Turn back now. Nie. Jakoś to wyszło. Dawaj, Alan. Jeszcze kawałek masz. Na szczęście checkpoint jest. Idziemy, Alan. Nie lękaj się. Mówisz, że cię nadzieją jak na szaszłyk. Najwyżej staniesz się żywym szaszłykiem. Nie przejmuj się! Takie tam z bycia szaszłykiem. Pisarz musi się poświęcać dla dobra twórczości. Checkpoint? Nie. Alice never loved you. Kochała, proste, że kochała. Oczywiście, że mnie kochała. No dobra. Okej. Nie podoba mi się ten fragment. No ale jest jak jest, tak? To coś mnie chce zabić. Idę za skałą, a potem za skałą, a potem... Ominam skałę i biegnę za skałę, tak? Nie boję się, gdy ciemno jest, a dla na światło przez mrok prowadzi duży fest. Nie boję się, gdy mrok wszędzie jest, a dla na światło przed ciebie prowadzi duży fest. Nie boję się, flarę mam w łapce, checkpoint też. Nie boję się, przebijam przez te fragmenty się. Widzę tu mrok, nieładnie jest. Mam jakąś flarę, może jakąś, a nie. Wcale nie boję się. Flashbangami będę pizgać, gdzie fest. Bierz te flashbangi, Alanku drogi. A do rakietnicy, brakietnicy. Co to wszystko? Pytaj tam Alanku. Nie boję się, gdy ciemno jest. Ale na flashbangi przez ciemno wprowadzą się fest. No tutaj. Ajajajaj. Nieciekawie jest, gdy przez mrok prowadzą nas. Rzucę rakietnicę. Ała. Potrzebuję iść przed siebie. Tutaj mam się w potrzasku. Bojkam się. Miałam tu flary. Gdzieś kiedyś były. To była skrzynia, czekaj. Skrzynia? Ej, no była skrzynia. To była kiedyś skrzynia. Gdzie jest skrzynia? Dobra, leć. Tutaj była, dobra. Mam. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 max. Strzelaj tu. Strzelaj, Alan. Strzelaj. Musisz wszystko wydupić. Musisz wejść w oko cyklonu. Dużo jeszcze? 12. Okej,
muszę tam wcelować, nie? Dobra, skaczę. Kurde, bad timing! Bojkam się, rakietę zapodaję, nie lękajowanie się, tylko przed siebie, że będę jump. Dobra, aktywacja naszych zasobów. To lecić! No nie wierzę, no ta gra mnie troluje, po prostu mnie troluje. Więcej śmierci niż ona o tym ole morderze. Okej, okay. Nie pomaga. You can't win. Za samochodem, a może nie? Kurde, muszę zdecydować. Teraz. You will fail. Pomosik. Musisz wejść w oko! Zresztą mówili w Superstorze. Że to koniec! Klik, klikaj, nastało jasność, klik. Skok wiary to był. Nie no, zaraz znajdziesz z asasyna. O, moja ukochana obok leży. Ale to chyba tylko zły sen. To się dobry sen, co ja gadam. A jednak zły sen, widzicie? Buziaczek? Czemu śpi w butach? What the fuck? Wlazłeś do babki w butach w łóżku? Ona leży w majteczkę i w koszuleczce na bosaka, a ty w butach i w kurce? Patologia. Shh, baby. The power's out. There's no light. Come back to bed and I'll make you forget all about your fear of the dark. My fear? It's not yet. Why aren't you afraid? You're not Alice. Turn the lights on now. Where's the clicker? What did you do with it? Alan, you're scaring me now. Come back to bed. Have you taken your pills? Do you want me to call Dr. Hartman? Ay, ay, ay. Spokojnie, mam dawkę leku, cię przyjęłam! Kliker. To co będziemy biło? Nie. Co tutaj się dzieje? To jeszcze nie koniec, no! Use the clicker. I co teraz? Use it. Shopping cart phone. What the fuck?
Ja chcę telefon do przyjaciela. Nie wiem, po co mi każą świecić. Ogólnie teoretycznie właśnie miałam mówić, że wyczerpała mi się. Po co mi ptaszek? Nie wiem po co, ale świecę. Halo? I'm leaving you. What? I'm leaving you. I met someone. I'm in love with someone else. Else? No, what are you saying? You can't. You don't love me. How could you? You don't even love yourself. All you do is torture yourself and work you can't do anymore. No, I love you more than anything in the world. Bridge. I'm not. Who are you? What have you done with my Alice? Ptaków nie chcę. Ptaki. O, checkpoint. True. Nothing like that had ever happened. You're not my Barbara. I promised it. Latarnia się przyda, będzie jasno. Stanek, gorzej, że mi się baterie wyczerpują. A jak zużyję wszystkie, to co wtedy? No, you're not Barbara Jagger. I made a terrible mistake. I should have never written you back. You came back wrong. Your heart is filled with darkness. Put that knife away, Thomas. Put it down. Heart is filled with darkness. Cut it out. Take it back to the desert. Coś tu dziwnie chrupocze. Get away from me. Nie za dobrze. Your husband refused to do as he was told. All he had to do was... Dobra, lecimy na jednym nagranku. Jesteśmy w chatce. Now you will never get her back. Zakład? To jest moja żonka. I am much older than you. Widać. Przepraszam. Chyba wbijam w nią osik, ten kołek w nią. Tylko że ona miała dziurę w środku, tak? I przebiła ją jasność. Jest! Jest! Zniszczona wiedźmucha! Tak jest! Wiedźmucha! Dead! No nareszcie! Obudziłeś się? To był tylko zły sen, czy nie? I could feel Alice's presence close by. Szybciutko musisz to naszkrobać, że ona powróciła do ciebie. I had to do now. I knew how to write the ending to departure. There's light and there's darkness. Cause and effect. There's guilt and there's atonement. But the scales always need to balance. Everything has a price. That's where Zane had gone wrong. There's a long journey through the night back into the light. Alice? Alice? O nie, to chyba nie koniec. A że poleciała teraz. Albo zobaczymy, co on napisał. Że tylko się potknęła? Czy że skoczy ją uratuje? Oh no! Oh yes! Jump! Pamiętajcie, jak widzicie skały, nigdy nie skaczcie! Okej? Okay? Nie wiadomo, czy tam, gdzie wylądujecie, nie ma akurat wystającej skałki. A może skończy się tragedią. I co teraz? Uratował ją? Uratował. Ona sama potrafi sobie wypłynąć. Trollowała tylko męża. W sumie też tak nieładnie trollować.
to ma swoją nazwę. Jak kogoś szantażujesz, że sobie coś zrobisz, to ma swoją nazwę. I to jest... kurde, to ma swoją nazwę. Gdzieś ostatnio o tym czytałam. Na Twitterze dużo o tym gadali. Ale pod nią się po prostu zawaliło i tyle szantaż emocjonalny, no to, ale jeszcze jakoś ma. Jakoś to jeszcze nazywali jakoś. Ale nóżki to widać, że robi przysiady, co? Widać. Dzięki Bogu przechodziłam tę grę nie na najwyższym poziomie trudności, bo bym się męczyła na najwyższym, przyznam szczerze. Nie, nawet nie chodzi o to, że nie wiem, czy coś bym nie dostrzelała, czy coś, po prostu te dźwięki wywołują mnie jakąś panikę, że tak to ma jakąś taką dziwną panikę, niefajną. Ale to wszystko już za nami. Opowieść na nowo napisana, Alan będzie mógł kupić nową chatę i kolejne 50 nowych samochodów, nie? Jezy. Czas stąd się wynosić. Tyle ci powiem. Ej, ale to dziwne, bo ci pisarze zawsze coś piszą w małych miasteczkach i zawsze coś dziwnego im się przytrafia. Zauważyliście? Zawsze pisarz leci po wenę w jakieś odludne miejsce albo takie, gdzie jest mniej właśnie mieszkańców i coś. Zawsze dzieje się tragedia. Zawsze. To tak jak... Myślałam, że Gudziki nie tym patykiem przez moment, ale to już chyba za dużo horrorów we mnie było. Małe miasteczka skrywało seryjnych morderców po Mogaz. Alan miał dobry zjazd, aż odjechał. Cyniczny pisarz. I co jeszcze? Jej! Drugą gierkę skończyłam w tym tygodniu! Poproszę spam oklasków! Easy Crab Club! Dwie giereczki! O, oh, jest! Skończone! Tak jest! Do końca dograłam! Końcówka męczyła mnie. Ta końcówka mnie wymęczyła. Cała mi się gierka podobała. Ten ostatni moment tak... 2 na 10, ale reszta była spoko ogólnie. Fajnie, trochę sobie poczytałam, trochę horrorek, no rolę horroru oczywiście spełniło, tak, bo czułam ten lęk, ciarki się pojawiały na rękach i nie tylko, więc no wewnętrzny mrok był. Pewnie dlatego, że się tyle męczyłam, ta końcówka, tak 2 na 10 mi się podobała. A muzyka jest, muzyka! Masz rację, dobry czatek zauważył, że muzyka. Jeżeli podobała wam się ta przygoda, jeżeli podobała wam się, że ukończyłam kolejną grę, koniecznie zostawcie serduszko, koniecznie zostawcie suba, bo jeżeli się ukończy giereczkę i wrzuci się całą playlistę, mimo że końcowe odcineczki zawsze mają troszeczkę mniejszy zasięg, to chyba warto zostawić serduszko takiemu twórcy, prawda? Prawda? Pod każdym odcineczkiem, komentarzik, łapka w górę, subskrypcja. O, przebrnęłam przez to! Tak! Przebrnęłam! Co sądzę o remasterze? Ciężko powiedzieć, bo nie grałam w podstawkę. Z tego co widzowie mówili, jedni mówią, że za wiele się nie zmieniło. W recenzjach piszą, że zmieniły się te takie kody, które się pojawiają i że graficznie jest trochę lepiej. Tak jak mówię, ja nie grałam w tą podstawową wersję, więc fajnie, że w sumie zrobili remaster, bo ja mogę sobie ograć. Dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia w następnej serii. Pa, 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 pa.